ciebie. Jestem właśnie w Bydgoszczy, na estakadzie przy dworcu Bydgoszcz Wschód, a w tym odcinku sprawdzimy działanie nowej trasy tramwajowej do osiedla Fordon. Zapraszam do oglądania. Bydgoszcz liczy ponad 350 tysięcy ludzi, a co piątego jej mieszkańca znajdziemy w Fordonie. Ta północno-wschodnia dzielnica miasta jest znacznie oddalona od centrum Bydgoszczy. Łącząc geograficzny środek Fordonu z centrum miasta, pokonamy ponad 11 km. Po drodze mijając jeszcze odcinek przecinający lasy i tereny niezagospodarowane. Ten stan rzeczy wynika z faktu, że jeszcze na początku lat 70. XX wieku Fordon był samodzielnym miastem, choć niewielkim, bo około 8,5-tysięcznym. Miasto wraz z okolicznymi wsiami przyłączono do Bydgoszczy, a kolejne lata wiązały się z dynamicznym rozwojem tej dzielnicy, szczególnie pod względem budowy osiedli mieszkaniowych. Efektem był kilkukrotny wzrost liczby mieszkańców tej dzielnicy do ponad 70 tysięcy ludzi. Budowa zaplecza sypialnego w tak dużej odległości od centrum miasta zrodziła poważne wyzwania przed planistami transportu zbiorowego. Racjonalne połączenia trzeba było zapewnić tysiącom bydgoszczan i zadanie to na wiele lat spadło na barki autobusów. Codziennością był widok dziesiątek przegubowców przebijających się główną trasą prowadzącą ulicą Fordońską razem z rosnącym ruchem samochodowym. Jeszcze na początku 2016 roku tą ogromną dzielnicę miasta obsługiwały wyłącznie autobusy, po części dowożące do tramwajów na pętle wyścigowa. Tramwaje kończyły wtedy trasę pół kilometra od węzła Bydgoszcz Wschód. Od ponad roku ten środek transportu dojeżdża jednak znacznie dalej, tworząc kręgosłup komunikacji miejskiej zapewniający bezpośredni dojazd z Fordonu w okolice centrum miasta. Jak już wam wspomniałem, tramwaj do Fordonu jest przedłużeniem istniejącej wcześniej 5-kilometrowej trasy prowadzącej od centralnego skrzyżowania w mieście, Ronda Jagiellonów, ulicami Jagiellońską i Fordońską do pętli przy ulicy Wyścigowej. Na wysokości przebudowanej pętli nowa, prawie 10-kilometrowa trasa wydziela się z przebiegu pomiędzy jezdniami ulicy Fordońskiej i tramwajową estakadą przechodzi na drugą stronę jezdni oraz linii kolejowej, tworząc z nią węzeł Bydgoszcz Wschód. Od tego momentu tramwaj jest częścią alternatywnej trasy względem ulicy Fordońskiej i torowisko umieszczone jest obok jezdni lub pomiędzy dwoma jezdniami. Na nowej trasie znajduje się 13 par przystanków. Od Ronda Fordońskiego tramwaje nie mają żadnej alternatywnej trasy, w związku z czym wzdłuż jej przebiegu jest aż 5 pętli, w tym 3 na terenie Fordonu. Tylko dwie skrajne pętle używane są w ruchu liniowym, a dwie z nieużywanych liniowo pętli mają bardzo rozbudowany 3-torowy układ. Taka liczba pętli ma ułatwić utrzymanie sprawnego ruchu tramwajów na jak najdłuższym odcinku w przypadku wszelkich awarii i ograniczyć utrudnienia dla pasażerów, a także potrzeby ewentualnej autobusowej komunikacji zastępczej. Następny przystanek Akademia Miasta. Na samym końcu trasy znajduje się zajezdnia Łoskoń z ogrodzoną pętlą, zapleczem technicznym i socjalnym.
Tramwaje do dyspozycji mają tu 7 torów odstawczych oraz tor umożliwiający nawracanie dookoła zajezdni. Niewielkie zaplecze techniczne składa się też z jednotorowego kanału przeglądowego. Przebieg tramwaju na estakadzie, przecinającej drogę krajową numer 80 i linie kolejowe, pozwolił utworzyć dwupoziomowy węzeł przesiadkowy Bydgoszcz Wschód. Na dolnym poziomie znajdują się dwa perony kolejowe, a na górnym dwa perony tramwajowe. Pomiędzy peronami prowadzą schody i windy, a dystans do przejścia maksymalnie zminimalizowano, przesuwając perony stacji od 400 metrów na zachód. Oba poziomy węzła są zadaszone. Wspomniana linia kolejowa wchodzi w skład projektu Beat City, łączącego w miarę szybkim połączeniem kolejowym Bydgoszcz z Toruniem. Zatrzymują się tu też inne pociągi regionalne, a także dalekobieżne, m.in. w kierunku Łodzi, Warszawy, Trójmiasta czy Szczecina. Przesiadka jadąc z Fordonu na kolej jest super prosta, choć dotkliwy jest tu brak punktu sprzedaży biletów, chociażby w postaci automatu. Brakuje tu też wyświetlaczy pokazujących najbliższy odjazd pociągu. Warto dodać, że nawierzchnię tramwajowej estakady wykonano tak, żeby mogły po niej poruszać się też w razie konieczności zastępcze autobusy. Fordon obsługują 4 linie tramwajowe, 2 kończą trasę na ostatniej pętli Łoskoń i 2 na wcześniejszej pętli Niepodległości. Żadna z nich nie ma szczególnie silnej częstotliwości, ale ich siła leży w synchronizacji odjazdów. W szczycie porannym w ciągu godziny odjeżdża 18 kursów, co średnio dawałoby tramwaj co 3 minuty i 20 sekund. Jednak ze względu na przebieg 3 linii przez centrum, a jednej linii na południe Bydgoszczy, pierwszy zestaw linii w szczycie tworzy 5-minutowy takt, a poza szczytem i w weekendy 6- lub 7-minutowy. Siódemka to w zasadzie niezależny byt z kursami wciskanymi pomiędzy pozostałe linie. Jest też jedyną linią głównie obsługiwaną przez pojedyncze wagony, a pozostałe obsługiwane są składami dwuwagonowymi lub 30-metrowymi swingami. Tabor jest obecnie najsłabszym ogniwem trasy. Średnio zaledwie co trzeci tramwaj w ruchu na Fordonie jest niskopodłogowy. Trasę obsługują w zasadzie 2 typy wagonów, około 30-letnie wysokopodłogowe Konstale i 12 nowych, specjalnie kupionych do obsługi trasy tramwajów PESA Swing. Te wagony to zdecydowany skok jakościowy w porównaniu do poprzedników. Mają one to, czego wymaga się od współczesnego wagonu, czyli niską podłogę, klimatyzację, automat biletowy czy Wi-Fi. W porównaniu jednak z obsługą Fordonu autobusami, to one miały wyższy odsetek pojazdów z niską podłogą. Do 2018 roku w bydgoskim taborze przybędą jednak kolejne nowe tramwaje. Część z nich być może obsłuży trasę do Fordonu. Trasa tramwaju do Fordonu nie jest bezkolizyjna. W wielu miejscach przecina jezdnie samochodowe, a wzdłuż jej przebiegu jest 13 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. W tytule postawiłem jednak tezę, że trasę możemy zaliczyć do tramwaju szybkiego, choć konstrukcyjnie nie umywa się on do nazywanych w ten sposób tras w Krakowie, Poznaniu czy Szczecinie. Spójrzmy jednak na najważniejszy parametr tramwaju szybkiego, czyli osiąganą przez niego prędkość komunikacyjną. W naszym rankingu tras, które dotychczas odwiedziliśmy, bydgoska trasa na Fordon osiąga bardzo wysoką pozycję z prędkością komunikacyjną około 30 km na godzinę. Co miało wpływ na taki wynik?
Przystanki na trasie rozmieszczone są rzadziej niż na typowo miejskiej trasie tramwaju, bo co ponad 700 metrów, ale największy wpływ na czas przejazdu ma tu zastosowany priorytet w sygnalizacji świetlnej. Jeśli jednak rozważymy dojazd w okolice centrum, do Ronda Jagiellonów, prędkość ta będzie nieco niższa, ale nadal całkiem duża i wyniesie około 27 km na godzinę. Uruchomienie priorytetu odbyło się w ramach rozbudowy bydgoskiego ITS-u. W tramwajach są zainstalowane autokomputery z GPS-em i radiem krótkiego zasięgu do komunikacji z systemem sterowania sygnalizacją świetlną. Nadjeżdżające tramwaje z odległości kilkuset metrów zgłaszają się w systemie, co powoduje przydzielenie priorytetu w sygnalizacji do czasu wjazdu wagonu na tarczę skrzyżowania. Zastosowana w Fordonie strategia sterowania polega na jak najszybszym bezpiecznym przejściu do fazy priorytetowej dla tramwaju i powrocie do kolejnej fazy ruchu zgłoszonej w cyklu sygnalizacji. Istotne jest też to, że priorytet przydzielany jest bezwzględnie wszystkim tramwajom. Zresztą zobaczcie sami, jak to wygląda. Ewenementem Bydgoszczy, co związane jest też z trasą do Fordonu, jest zastosowany system przesiadkowy A+T. Wyznaczonymi liniami łączonymi, autobusowymi i tramwajowymi, pasażerowie mogą podróżować na podstawie jednego biletu jednorazowego. W przypadku Fordonu system dotyczy 8 linii autobusowych i 2 tramwajowych. Bilet jednorazowy w tym systemie jest ważny przez 60 minut od momentu jego skasowania w pierwszym pojeździe, ale jest tańszy od standardowego biletu godzinnego. System ten jest dość dziwny w obecnych czasach, gdy wiele miast po prostu opiera swoją taryfę na biletach czasowych i strefowych. Przy budowie nie uniknięto wpadek w jakości wykonania torowiska. Na przełomie wiosny i lata tego roku planowane jest wręcz zawieszenie kursowania tramwajów na fragmencie trasy na 2 lub 3 tygodnie, na czas pracy podbijarki stabilizacyjnej. Prace mają zminimalizować ryzyko odkształcania się torowiska przy wysokich temperaturach, a najpoważniejsze tego typu zdarzenie miało miejsce w czerwcu zeszłego roku. Na jednym z odcinków ruch trzeba było chwilowo wstrzymać, w innych miejscach pojawienia się deformacji do czasu ich usunięcia wprowadzono znaczne ograniczenia prędkości. Tramwaj do Fordonu działa już rok czasu. W tym czasie trasą przewieziono nieco ponad 13,5 miliona osób, a w dzień powszedni korzysta z niej około 41,5 tysiąca pasażerów. Czyli zakładając dziennie przejazd jednej osoby w obie strony, z trasy korzysta około 30% mieszkańców dzielnicy. Tramwaj przebiega jej środkiem, co od mieszkańców obrzeży Fordonu wymaga długiego, ponad 20-minutowego dojścia lub podjechania autobusem dowozowym, ale z drugiej strony prosty przebieg trasy wraz z priorytetem w sygnalizacji świetlnej sprzyja osiąganiu wysokiej prędkości komunikacyjnej, co jest bardzo ważne dla magistralnej linii w komunikacji miejskiej.
Nowa trasa przyciąga też deweloperów, znów na Fordonie chętniej powstają kolejne osiedla mieszkaniowe. Pasażerów w tramwajach powinno być więc jeszcze więcej. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem.